Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami kolejny odcinek z Kindergarten. Na początku znowu słów kilka na temat samego prezentowania tej gry i na temat materiałów. Błagam, nie piszcie mi po raz setny, we wszystkich odcinkach miałem ten tekst, co się stanie, jak zbierę 25 kart. W ogóle można to podpisać pod mini spoiler, bo to, że stanie się coś ciekawego, byłoby podpowiedzią, ale to, co konkretnie się stanie, kiedy zbierę 25 kart i do czego to prowadzi, trochę zepsuło mi fan z odkrywania tego. To była ta część, którą chciałbym się dowiedzieć samemu, no ale wiele osób postanowiło mi o tym powiedzieć po prostu, więc jeszcze raz przestrzegam przed takimi rzeczami, bo będą lecieć bany. Przestrzegam to po raz kolejny, bo mimo że jest w miarę porządek i spokój w komentarzach, pojawiają się takie jednostki, które lubią sobie rzucić taką wskazówkę, a z drugiej strony chciałbym również zachęcić do pisania komentarzy, no bo słuchajcie, dostaję różne informacje i wiadomości od was, że obawiacie się pisać cokolwiek już w komentarzach w obawie przed dostaniem bana, ale przecież ja mówię jasno i wyraźnie, za co banuję. Banuję śmieszków. Wiecie dokładnie z filmu o banie, za pierwszy, za która łapeczka, bo to jest szerzenie spamu. Nieistotne jest dla mnie pisanie komentarzy dla, nie wiem, zasięgów, dla statystyki. Gówno mnie to za przeproszeniem obchodzi, ile mam komentarzy. Mnie obchodzi, żeby te komentarze miały sens i żeby były fajne i wartościowe dla tych, którzy będą czytać, a nie sam spam pierwszy, drugi, czternasty, kiedy faktorio, tak? Albo Staszek, czy nagrasz? Moi ludzie, dbajmy wspólnie o czystość w tym komentarzu, tak? W sekcji komentarzy. To tak, no i mówię, nie obawiajcie się ogólnie pisać komentarzy swoich własnych przemyśleń, jak gry nie znacie, ciekawostek. To nie są spoilery. Spoilerami są rzeczy, które zdradzają, co będzie dalej w grze, a nie to, co się wydarzyło, czy to, co obecnie się dzieje, więc jest drobna różnica, tak? Nie bójcie się pisać komentarzy. Ja banuję, owszem, usuwam komentarze, ale tylko te, które są psujące nam radość z czytania tych komentarzy, a nie, że mam swoje własne wsi ubździu i kasuję, co mi się nie podoba. No, tak nie jest, tak? Więc chciałem to wyjaśnić, żeby jeszcze rozwiać wszystkie wątpliwości. I co? Dzisiaj będziemy chcieli zrobić przede wszystkim Jeroma. Dzisiaj chcemy zrobić albo Jeroma, albo nauczycielkę. W sumie jedno z tych dwóch pociśniemy. Może Jerome jednak, skoro zaczęliśmy odcinek od nowa i myślę, że nie wiem, ile będziemy to questów, ale postaramy się to zrobić, bo mam plan, jak to zrobić. Ale pierwsze podejście w tym dniu będzie na zdobycie karty za 12,50. Mam sobie nawet spisane, jak mam popełniać kroki na bazie tego, co dowiedziałem się o grze. I taka prośba, jeśli chodzi o hinty, naprawdę, nie dawajcie mi hintów, w ogóle prawie żadnych, na temat tego, co się będzie działo, czy to, co się dzieje, dopóki faktycznie gdzieś coś pominę, gdzieś czegoś nie zapomnę. Wskazówki, jakieś na przykład, że Staszek rozejrzyj się w pokoju dyrektora, może znajdziesz coś ciekawego. To jest dobry hint. Staszek, rozejrzyj się na jakimś tam terenie, może coś znajdziesz ciekawego, co przeoczyłeś. To jest super hint i takie rzeczy możecie oczywiście rzucać, ale jeśli chodzi o hint zdobywania kart, czy spoilery, tym bardziej mówiące, co mam zrobić, żeby coś wykonać, myślę, że poczekajcie z tym bliżej końca, kiedy będziemy uzupełniać te karty, uzupełniać wszystko, całą naszą wiedzę, żeby mieć 100%, bo do tego myślę, że będę dążył. I wtedy rzeczywiście będziemy mogli wspólnie zacząć to uzupełniać, ale dopóki jest dużo rzeczy do odkrywania jeszcze, to myślę, że naprawdę nie ma potrzeby, żeby tu cokolwiek hintować, bo gra sama z siebie ma ten system hintów, który naprawdę mocno podpowiada i też przypomina, co trzeba robić. Dziękuję, pograwędka się skończyła, możemy startować. Więc jeżeli chciałbym zdobyć maksymalnie... Jeżeli chcemy zdobyć te za 12,50, chcemy kupić tę kartę, to ja biorę wszystko ze swojej skrzynki, ze swojej świnki, żeby oczywiście zdobyć... Wiadomo, że połowa zabierze mi bucks, to oczywiste. W sumie jestem ciekaw, on w każdym przebiegu zabiera nam tę kasę, a z drugiej strony... A bo ja w ogóle gram myszką i klawiaturą, a w ogóle zapomniałem, że grałem na padzie chyba grałem w to, tak? Ale ogólnie klawiaturą i myszką też można grać. Jakoś tak chyba sprzyczajnie jeszcze z poprzedniego nagrywania mi zostało. Tak, jestem gotowy. Dobra, już przechodzę na pada, bo jakoś tak dziwnie mi było. I tak, no, mam sobie ścieżkę rozpisaną w ten sposób. Prawdopodobnie jest kilka możliwości zdobywania tej kasy, ale ja bym chciał to zrobić w sposób taki, że na początku zebrać dychę ze skarbonki, pigułka od Nuggeta i potem sprzedać te pigułki. Więc myślę, że tak zrobimy. Hey kid, tak, dobra, lecimy do tego. Proszę bardzo, masz $5, wszystko spoko, poszło. I teraz tak, musimy zdobyć pigułę od Nuggeta. Też mówicie, że można przeprowadzić jeszcze jeden
ciekawy sposób, w ciekawy sposób można przeprowadzić jeszcze dialog z tym, z dyrektorem. Faktycznie, ja nie poszedłem tak oczywiście z tym dialogiem, bo bałem się o konsekwencje, że strzeli mi w łeb, dlatego dostałem pigułki, ale ponoć można inaczej poprowadzić dialog i może byśmy coś innego ogarnęli, więc tak, ja nie biorę chyba pudełka pigułek, nie wiem co jest bardziej wartościowe, czy pudełko pigułek, może pudełko pigułek jest bardziej wartościowe niż niż po prostu ten niż całe pudełko, znaczy, że pudełko pigułek bardzo bardziej wartościowe niż jedna pigułka, no ale w sumie nie pamiętam już tego i teraz co, i teraz chcemy tę pigułkę opylić, czy od razu można ją opylić? I want to sell something. One of nugget pills. Ile mi dasz za nią? Co? Dolara? Wiecie co? Sprawdzimy, ile on mi da za całe pudełko. Wiadomo, że pudełko oznacza, że pójdziemy do dyrektora. I w sumie to jest całkiem chyba niegłupi pomysł, co wy na to, żeby pójść do tego dyrektora, zobaczyć przy okazji jego inną kwestię. No dobra, jesteśmy u dyrektora. Też mówicie, żeby bardziej się rozejrzeć, więc się rozejrzymy, bo nie wiem... Znaczy, nie wiem, czy ten komentarz nie dotyczył tego, co już zauważyłem, że są rysy na podłodze i że zakrwawiony jest dywanik tam w rogu, bo jeżeli to miałem zauważyć, to zauważyłem, bo nie wiem, do czego się to odnosi, ale może coś jeszcze tu jest ciekawego do zaobserwowania. I teraz tak. Teraz pytanie tak. I've been told that you are feeling sad about Billy. Źle się, że jesteś smutny z powodu Billego. I teraz tak. Jak poprowadzić ten dialog, żeby było inaczej? Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić inaczej niż poprzednio. Nawet nie pamiętam dokładnie, co wybrałem. I guess I have. I to wszystko o tym? Billy zmienił... You're trying to find... Okay, right. Few okay. A, jednak nie. Dobra, wiecie co? Czyli jednak tu zdobywamy pigułki w ten sposób. Czyli jednak trzeba było who said that lecieć. Okej, okay, w inny sposób. Ale wiecie co? Dobra, sprawdzimy to jeszcze. Nie martwcie się. Jeszcze to zrobimy i tak dalej, ale... jak już mamy pigułki, to dobrze, bo może zapłacimy gruby hajs, dostaniemy za te pigułki. Oczywiście to jest bardzo interesujące. No, mogę tego zignorować, ten tutaj. Tu wiemy, że była karta, to znaleźliśmy kartę. I co jeszcze możemy tu zauważyć? Tutaj mamy jakąś kobietę i dziecko. Mamy kwiatek narysowany. Co jest ciekawe, to tak jakby może trzeba by kwiatek dać dyrektorowi może? Może to jest jakieś odniesienie do tego? Mamy też dwa gnaty oczywiście tutaj, które dyrektor trzyma, jakaś tam postać, jakiś plakat. Coś tu przypomina mi symbol z Arstocki. I to tyle. Tutaj oczywiście są jakieś, nie wiem, czy tutaj te wszystkie jakieś rzeźby, czy kształty coś zmieniają. Oczywiście już z dyrektorem zagadać nie mogę. No to jest tyle. To jest tyle, co udało mi się zaobserwować w tym pokoju. Także jeżeli coś było jeszcze, no to tego nie widzę. Nie wiem, czy jest sens na przykład naciskania na ściany, żeby znaleźć jakieś przejście tajne. Nie wiem, czy można jakoś coś tu zrobić. Tylko mi się włącza ten rug, czyli kurczę, ten dywanik. No tak to wygląda. Tak to wygląda, więc mi się wydaje tego teraz tak. Rozumiem, że tu można skonsumować jabłka, bo w sumie i tak przechodzimy już do kolejnej pory dnia, nie? Tak mi się wydaje, że to cały czas... Szkoda, że nie możemy podejrzeć, która pora dnia jest. Aha! Tu mi gra nie pozwala konsumować jabłek. W porządku. Czyli teoretycznie mogłem to zrobić wcześniej, żeby jeszcze zarobić sobie... teoretycznie półtora, tak? $2 mogłem jeszcze zarobić? Dobra, no to i teraz co? He gave me pills. O nie, nie będziemy mówić jej. Nie dostaniesz pigułek ode mnie, kobieta, bo wiadomo, że pozwolilibyśmy wtedy grzebać w pudłach, ale tu mamy $2. To jest mały koszt, chyba że te inne rzeczy by jakoś drożej można było opylić. Więc tak, idziemy sobie teraz do Montiego i chcę ci coś sprzedać. Mamy całe pudełko pigułek. $4, no to jest różnica, tak? Oczywiście, proszę bardzo. Niech będzie. Co można kupić od niego? Chyba nic, co nas dzisiaj interesuje. Nie, dzisiaj interesuje nas zarabianie hajsu. W sumie, nie, my jeszcze jednak kupimy coś z niego, bo do szczęścia brakuje nam $5. Przepraszam, $3.50. To nie jest takie trudne do zdobycia, bo wystarczy, że... No to oczywiście dolar pójdzie teraz na kupienie przedmiotu, ale jak kupimy jojo, no to Jerome pozwoli nam pójść do skrytki, tak? Oczywiście nie zrobimy questa z jego skrytką związanego, tylko zrobimy questa... Tak, o tylko pytanie, czy uda mi się po to pójść. Tak, uda mi się, bo $5 jest w pudełku, prawda? Więc próbujemy teraz to wziąć. I teraz, jeśli dobrze się nie mylę, to w sumie możemy po prostu posprzedawać akcje tutaj i zdobędziemy wtedy, zobaczcie, będzie akurat 12,50. Wystarczy, że posprzedajemy akcje, które mamy jeszcze Lili, w pierwszej akcji zwykle ucieka. Oj, źle policzyłem, $11.25, okej. No i tu już jest ten moment, kiedy musimy kupić kartę, ale możemy zdobyć jeszcze... Pyk, pyk, nie wierzę.
Staszek, ty je łopie. Jeszcze 25 centasów. Gdybym wziął gumę, to mógłbym tu przylepić jej gumę i dostać 2 centy. Shit, damn it! Dobra, w każdym razie mówicie mi, żebym się rozejrzał po tej lokacji, że tutaj jeszcze coś może będzie intrygującego. Więc może się rzeczywiście... O! Proszę bardzo, karta leży sobie tam. A, widzicie, czyli można sobie kupić... Można kartę znaleźć w taki sposób. Wiecie co, no... Znaczy ja jestem... Czy ja mogę jakokolwiek... O, shit! Niech to szlak, brakuje mi 25 centów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w pierwszym ruchu nie sprzedałem... Jabłek nie zmieniłem. Nie wykorzystałem wszystkich akcji na to, żeby sprzedać jabłka, zamienić na kasę. I wtedy bym dał radę. Kurczaczki. Wiecie co, no dobra, to przynajmniej z tego przebiegu wezmę kartę. I elo. Nowy hint się odblokował też przy okazji. No dobra, no to na Showendtel mogę tylko i wyłącznie tę kartę pokazać. Oj, daj radę, możesz być bardziej kreatywny. Dobra, pominiemy cię. Okej, czyli karty w ogóle nie są fajne do pokazywania tutaj. Ale też mówiliście mi, że coś może fajnego się stać, jakbym na przykład nie miał karty do pokazania. Tak? W sumie nawet niewiele straciłem, bo i tak możemy w skarbonce zatrzymać tylko $10, więc cały ten przebieg był po kartę. Super. Teraz zrobię to naprawdę porządnie, na spokojnie, bez stresu. Jeszcze sobie zobaczymy tę kartę. To jest literally grass card. It's literally grass, that's all. Po prostu trawa. Karta trawy. Spoko. Mamy przerwę, mam 11,75 centów, czyli ogólnie mógłbym tu wyrobić jeszcze... No i nawet samych jabłek jestem w stanie to wyrobić, tak? Ale ja specjalnie wziąłem jeszcze gumę, żeby tutaj zrobić tego pranka. Jeszcze. Niewiarygodne. Czekajcie, wydaje mi się, że tu można było tego pranka zrobić. Ej! Przecież... Mam wrażenie, że jakimś cudem można było zrobić jej pranka tutaj i dostawało się $2. I ona się mocno uśmiała. Może trzeba było zrobić tę zabawę z gumą, na przykład poprosić ją później o gumę, a nie w pierwszym, bo ja wziąłem w pierwszej fazie tę gumę. Ale na szczęście zabezpieczyłem się tak, że mam 12,50 mimo wszystko. Ale zdziwiłem się, myślałem, że guma, nieważne kiedy wzięta, to tutaj będzie można być odpalona i za to zdobędziemy. No dobra, w takim wypadku, ale mamy i tak kasę na Monster Moon Card. 12,50, new hint unlocked przy okazji, wiadomo, hint związany z kartą. I don't want anything else. Mamy to, uff. Jeszcze sobie zarobiłem 25 centów i tyle przyniosę do domu. 25 centów. Będziemy musieli sobie zarobić też po drodze. Co przyniosłem? Gumę do rzucia? Co to jest? To jest guma do rzucia? No nie jest bardzo fajna rzecz do pokazania. Jestem pewny, że jesteś w stanie... No, nie możesz... Nie za dużo możesz o tym przymiocie opowiedzieć. Miał to włożyć w włosy Lily. Way to drop the ball on that one. Aha, to jest chyba jakiś idiom. Drop the ball? Way to drop the ball on that one? Okej. Dziękuję, że tego nie robiłeś. Doceniam to. O, nowy hint, proszę bardzo. Okej. Staraj się nie być dziwny następnym razem. Kto następny? Ruszamy się, idziemy dalej. Okej. No to, czyli pokazaliśmy gumę i dostaliśmy hinta, czyli teoretycznie nawet nie muszę go czytać. Prawdopodobnie polega to na tym, że możemy odmówić używania gumy na Lily i to spowoduje, że ona nas polubi. Albo, że weźmiemy gumę i powiemy Lily: hej, słuchaj, mam tę gumę. Cindy chciała, żebym ją przylepił ci do włosów, ale ja tego nie zrobię. Tak? I mamy kolejną kartę. Dobra, no to patrzcie, dwa przebiegi. Dwie karty, mam 25 centów tylko, ale te kasy naprawdę można tutaj w jeden przebieg po prostu sfarmić na maksa, więc to nie jest problem. I mamy już, aha, bo widzicie, są brązowe, są niebieskie, są zielone i to są złote, pewnie są najlepsze. Holy Knight card, we would... Byłby, czyli co, święty rycerz, byłby księdzem. But then he found out they aren't allowed to court women. O Jezu. Dobra, spoko. Teksty i opisy są tej karty naprawdę super. No dobra, no to co? Myślę, że... To jest zawsze 25 centów do przodu, więc bierzemy 25 centów i zobaczymy. Znaczy tak, innymi słowy, nie jestem w stanie w tym momencie... nie jestem w stanie zrobić questu dla Jeroma, ponieważ potrzebuję trochę gotówki, bo potrzebuję w tym momencie prawdopodobnie kupić dwa przedmioty, a nie mam kasy. Więc spróbujmy pójść do Principala, tylko teraz tak. W takim wypadku, skoro chcemy iść do Principala i tutaj, bo w ogóle dyrektor to już jest kolejna faza. Dyrektor to jest początek fazy numer 2, więc wszystko, możemy tutaj wykorzystać wszystkie jabłka, tylko po to, żeby wystawić to jeden konkretny myk, żeby tutaj jeszcze sobie, o właśnie,
jeszcze raz pogadać tak z Nuggetem, żeby nas zaprowadził do... We are just talking about him, tak? I need to know. I lecimy do Dyrka. Do Dyrka i zobaczymy, czy uda mi się... Czy uda mi się tam zrobić, co trzeba zrobić. Więc jesteśmy u dyrektora i tym razem... Kto ci to powiedział? O, wiesz, taka plotka, to już znamy. I'm not sad about Billy. Okej, okay, nie jest mi smutno z powodu Billego. Nie jest ci smutno? Dlaczego jesteś tak zainteresowany jego zniknięciem? Were you listening to my conversation? Podsłuchiwałeś moją konwersację z Nuggetem? Co? Nie! Nie powinieneś oskarżać, prawda, authority figures, czyli ważnych osobistości, jak ja, dyrektor, dyrekcję w tym przypadku, o podsłuchiwanie. I know what I know. Aha, wiem co wiem, ponieważ jestem dyrektorem, rozumiesz? Okej, przepraszam. O! Widzę, że brak Billego naprawdę się na tobie mocno odbiło, więc weź te pigułki. Pomagły Nuggetowi bardzo mocno. Czyli tak, to już wiemy, tak? O! A nie, on mówi, przepraszam, take one right now. Nie. Weź ją, albo będą konsekwencje. No way. Nie zostawiasz mi wtedy żadnego wyboru. Nie możesz mnie... Nie mogę ryzykować. O! You can't risk getting... You getting too close to this. Nie możesz być zbyt blisko tego, ale czego? Aha. Okej. Okay. Maybe może następnym razem weź jednak pigułkę. Okej, okay, ale to jest coś innego, bo tym razem dyrektor każe nam wziąć pigułkę. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, okej. Okay. I'm not sad about Billy. Tak, nie jest mi smutno. A może teraz... Dlaczego jestem tak zainteresowany jego zniknięciem? Nie jestem. Robiłem to... Proszę bardzo. Mamy nowe jakieś opcje dialogowe. Dobra, warto pociągnąć wszystkie, zobaczymy. Robiłem to przez długi czas. Wiem, kiedy umiem poznać kłamstwo, kiedy je zobaczę. Wiem, że jest ci z tego powodu przykro. Pytanie brzmi, dlaczego? Nie przypominam sobie, żebyś ty i Billy byli z Billym blisko ze sobą przed tym, jak zniknął. Nie jest mi przykro, Lily jest moją dziewczyną. Billy i ja jesteśmy przyjaciółmi. Zobaczmy, Billy i ja jesteśmy przyjaciółmi. Byliście przyjaciółmi? Tam był byliście. Dlaczego mówisz w czasie przeszłym? Ciężko być przyjacielem z kimś, kto zniknął. Tak, to prawda. Perhaps you would do well to have some of these. Okej. Okay. A może powinieneś wziąć te, pomogły Nuggetowi. Znowu dostałem pigułki. Okej, to jest coś, żeby ci pomogło... ze zniknięciem Billy'ego. Dziękuję. Weź jedną teraz. Okej, teraz ją weźmiemy. Zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo, czy nie jest ci lepiej? Jak się czujesz? Czuję się dobrze. Świetnie. Chciałbym też, żebyś podtrzymał to. To jest mały gadżet. Nie martw się o tym, o to, co robi. Mogę to zrobić. Świetnie. A teraz wracaj do klasy i spróbuj... Try not to think about Billy too much. Nie myśleć więcej o Billym. Tak, proszę pana. Wiecie co? Skoro oskarżyliśmy go o podsłuchiwanie, mam wrażenie, że to jest jakiś nadajnik i on przez ten nadajnik słucha. Wiecie, co jeszcze jest ciekawe? O, znam ten ton głosu. Ten ton głosu. Principal dał ci, dyrektor dał ci te swoje specjalne pigułki, tak? O, teraz nawet nie mogę odmówić, zobaczcie, mogę jej dać. Dobry chłopak, to miło z twojej strony, dziękuję za to. Okej. Okay. Czyli teoretycznie co? Ja teraz przez te pigułki nie mogę nikomu odmawiać? Może coś się zmieniło w moim postępowaniu, ale zobaczcie, że ten sam device jest tu... W jakim to jest pudełku? A właśnie, teraz tutaj jest przecież to, że nie wiem, czy jest to pudełko, ale mam wrażenie, bo zobaczcie, to tak jakby tu był podsłuch, tak? A możemy wziąć jeszcze jedno to pudełko. This is Jerome's... Przepraszam, to jest... No i jasna sprawa, to wszystko pasuje. Jerome jest pupilem, jest wręcz uczniem. Kuźwa! Dzieckiem! Synem dyrektora, więc on też ma nadajnik do podsłuchiwania. Tak mi się wydaje. Weźmiemy go też. Po co mi dwa nadajniki do podsłuchiwania? Nie mam zielonego pojęcia, ale może na przykład ty będziesz zainteresowany nimi. Chcesz kupić ode mnie nadajnik? Nie, chcesz butelkę pigułek ode mnie kupić. Wiesz, i tak ci to sprzedam. Proszę bardzo, ponieważ potrzebuję gotówki. I co mogę kupić? Wiecie co? No, nie mogę już tego tak zrobić, bo mogłem też zorganizować znowu wyprawę po $5, ale tym razem tego nie zrobię.
Co my tu mamy? No tak, nie mogę mu powiedzieć, że wziąłem jego device do podsłuchiwania, ale teraz to oznacza, że on... Albo inaczej, że dyrektor będzie wiedział, co się dzieje, tak? You are such a role model. To jest interesujące. Okej, okay, tylko że... Nugget is glad to know he is not the only one. We should be friends. A, czy coś jednak się zmieniło. Możemy być przyjaciółmi. Okej. Okay. Świetnie. No i mamy ten Nugget of Friendship. No i teraz tak. Nugget, on wygląda jak kawałek kurczaka. Nugget to może być ogólnie z definicji, bo sprawdziłem sobie, nugget oznacza bryłkę czegoś albo panierowany kawałek również czegoś. Tutaj ciężko powiedzieć, czy to jest bryłka czegoś, czy to jednak jest rzeczywiście kawałek kurczaka. No wygląda jak nuggets, tak? Wygląda. Wygląda jak kawałek kurczaka opanierowanego. Więc może... Co to robi? Symbolizuje naszą przyjaźń. Okej. Okay. Tylko ciekawe, dało mi to pomimo, że nie dałem mu na początku kwiatka. Dobra, byliśmy przyjaciółmi, będziemy teraz przyjaciółmi na zawsze. Nie jedz go. For it's with digestion, so it's... Och, jest. Jak go zjesz, to nasza przyjaźń wtedy będzie też skonsumowana. Dobra, dostałem od Nuggeta... Spoko. Luz, niech będzie. Tylko teraz tak, czy możemy... Nie mogę, okej, okay, dobra. Nic z nią nie pogadamy, w porządku, jest też Cindy. Dobra. Znaczy, mieliśmy robić quest dla Jeroma, tak? Na razie kombinuję też, wiecie, na razie badam też możliwości tej gry, tak? W sumie mamy możliwość brania większej ilości przedmiotów teraz, więc weźmiemy sobie na przykład... Ukradniemy pieniądze, bo to też jest gotówka, prawda? Mamy nóż, mamy też... Możemy na końcu ukraść lusterko, szkło powiększające. Ja będę brał losowe... Wiecie co, albo nie. Wezmę Nuggeta drugiego. Może jak weźmiemy go, to... Gdybym go wziął na początku, może bym pogadał z Nuggetem, że mam jego Nuggeta drugiego, bo go ukradłem. Czy coś w tym stylu. No ale mam dwa przedmioty podwójne w ogóle najlepsze, to jest śmieszne. Ale chyba nic więcej nie mogę zrobić. Tak czuję, że będę mógł kogoś kiedyś zmusić do tego, żeby przejrzał śmietnik. Może na przykład właśnie tego. Baxa, tak? Właśnie wsadziłem. Czyli tak, jeżeli pójdę inaczej, jeżeli pójdę po gumę na stołówce i wsadzę jej we włosy w tym momencie, kiedy jesteśmy na przerwie, wtedy dostanę od Cindy $2, tak? No widzicie, zresztą ładnie spieniężam. W sumie teoretycznie już mam powyżej $10, więc już jest wszystko super. Także nie ma co się w sumie zastanawiać i lecimy do końca. I w tym momencie pokażemy ten strange device, może dowiemy się, co to jest. Jak pokażemy to nauczycielce. Mogę też pokazać kawałek kurczaka, ale pokażmy. O, to jest jedno z małych urządzeń dyrektora. Dlaczego takie jedno masz? O-o. O kurcze. Nie pokazuj urządzenia dyrektora. Czyli to oznacza śmierć. W porządku. No to mam jeszcze to. Mogę to pokazać. Czy to jest, widzicie, chicken nugget, czyli rzeczywiście kawałek panierowanego kurczaka. Czemu mi to pokazujesz? To jest jeden z kurczaków Nuggeta. To znaczy, że to jest jeden z przyjaciół Nuggeta. Nugget ma Nuggety w ogóle, prawda? Czy Nugget w takim przypadku też jest kawałkiem kurczaka? Mam nadzieję, że wiesz, w co się mieszasz. Bycie przyjacielem Nuggeta może być challenging, czyli trudne, tak? To może być wyzwaniem. No kto następny? Coś bardziej interesującego niż kawałek kurczaka? Podoba mi się to, ile tu dialogów jest zawartych w tych wszystkich akcjach. Czyli tak, no pokazałem, że jestem przyjacielem Nuggeta i tyle. Ale zobaczcie, no mam 12,50. Magiczna liczba. Ale znowu mamy $10, więc teraz możemy spokojnie postarać się zrobić quest dla Jeroma. Ale wiecie co, teraz mam takie podejrzenia. Skoro pokazaliśmy nauczycielce device, czy ten urządzenie dyrektora i po tym wybuchło, co znaczy, że dyrektor naprawdę musi podsłuchiwać. Przez to jest dla mnie kolejny dowód na to, że dyrektor podsłuchuje nas przez ten mikroodbiornik. I teraz tak. Mówicie mi, Staszek, czemu bierzesz 3,10, skoro nie chcesz być pobity przez Billiego, przez Baxa, skoro możesz wziąć $3 i też będziesz... Inaczej. Mówicie, że nie tylko 3,10 starczy na pobicie przez Baxa. $3 jak wezmę, też zostanę pobity przez Baxa. Dlaczego? Ponieważ czytam dosłownie, co jest napisane w tamtych kwestiach. Tam było napisane, o, ktoś tu ma więcej niż $3. Więc to oznacza, że jeżeli wezmę $3, to Bax mnie też zleje. Co wychodzi na to, że jeżeli nie chcesz, by Bax mnie zlał, muszę wziąć 2,90, tak? Żeby mieć niepełny. Ale możemy to sprawdzić. Wezmę $3, jak mnie Bax zbije $1.50, w sumie będzie mi szkoda, ale wtedy zaczniemy dzień jeszcze raz, tak? Ale możemy to wyjaśnić sobie raz a dobrze. A proszę! Ha? I kto miał rację?
No, mówiłem, że Bugs mówi, ho, ktoś tu ma więcej niż 3 dolary. On tak powiedział. Więcej niż 3, znaczy, że 3 dolary w sali dostajemy w mordę. Co jest bardzo przydatne, moim zdaniem przyjemne i wydaje mi się, że jest kluczowe do pewnego questu. Skoro możemy od 3 dolarów zacząć, tak? Dobra. Chcemy zrobić quest dla Jeroma, więc teraz musimy się skupić. Przede wszystkim, w ogóle voice recorder, to też jest niezłe, że nas nagrywa. Wiecie co? A wezmę to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Może ci pomóc... A, 2,50 kosztuje. Może ci pomóc wyjść z kłopotów, kiedy ktoś będzie cię oskarżał o coś, czego nie zrobiłeś. Czyli wiemy, że to możemy użyć, kiedy będzie jakieś oskarżenie. Ktoś będzie nas o coś oskarżał, tak? To jest całkiem ciekawe. Kupimy go, bo może dostaniemy jakiegoś hinta. Miło mi robić z tobą interesy. Nie mamy, ale mamy nagrywator głosowy. To chciałem tylko to sprawdzić, tak? Nie chcę go teraz na razie trzymać, bo nie wiem, co z nim zrobić. Nikt nas jeszcze o nic nie posądził. Wydaje mi się, że... Albo może będzie w przyszłości jakieś możliwość zrobienia coś z tym, a może nie. Tylko chcę jeszcze zobaczyć, na przykład gdzieś w którymś miejscu tego jeziorka coś będzie można. Może tu jest coś już ukryte. Może tu się da przejść przez barierki. Wiecie, bo w sumie skoro znaleźliśmy kartę z tyłu gdzieś tam, to może tu też jesteśmy w stanie coś zrobić. Mam też wrażenie, że jak będziemy prowadzić dialog nieodpowiednio z tym, to on zarąbie nas, tak? To jest mob. Tak, okej. Okay. I don't want to skedaddle. Czy zabijesz mnie? Tak, a nie wiem, czy to robiliśmy w końcu. On nas tutaj rzeczywiście ubija. I to w ogóle... Nauczycielka na to patrzy i w sumie... No, okej. Okay. No, znowu mu odpalił, ale uwielbiam, kiedy się leją. Ona lubi, kiedy się leją dzieciaki. Don't take the janitor's warning lightly. Dobra. To teraz już na serio. Nie wiem, ile razy jeszcze będę się robił dystrakcji, żeby nie zrobić tego questa dla Jeroma, ale spróbujmy. Czyli tak. Na początku kupujemy... Jojo. Jojo mi się przyda. Nie wiem, czy nie będę kupić fajek. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy fajki mi się nie przydadzą. I screwdriver. Tak? Potrzebujemy... Tak, potrzebujemy tego, bo chcemy zdobyć przedmiot dla Jeroma. Dlatego potrzebujemy maksymalnie użyć wszystkie przedmioty, które nam będą potrzebne, kupić teraz. Ale nie potrzebujemy raczej. Mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebne. Jakby nam potrzebne, będziemy musieli cofnąć jeszcze raz. Nie wiem tego, czy będzie potrzebne, czy nie. W każdym razie teraz tak, tu chyba... A mamy Jojo, które Jerome lubi, może coś powie nam teraz? Nie, nie chcę tam go rozmawiać. Co za typo. Czyli można po prostu opylić i lecieć do następnego momentu. Tu wiemy, co zrobimy, no to wiadomo, tylko mam teraz 5 akcji, więc mogę być partnerem Jerome'a, nie kupując nic od Montiego, tak? Znaczy wiem, że on lubi ogólnie fajki. On popala sobie w łazience, więc nie wiem, czy tutaj na przykład mógłbym mu... jakoś, nie wiem, pokazać, dać fajki, tylko że wtedy, no nie wiem, no też było to oznaczało akcja. Tutaj on nie zabiera nam tej przepustki, tylko daje nam po prostu spokój, tak? Dobra, czyli musimy iść właśnie tu. Bo to jest przejście i teraz tak, jedna akcja to jest odkręcenie śrubki. Także to robimy. Unscrew the screw. Spada sobie to i teraz otwieramy stolen staff. I mamy to laser pointer. Tak. Okej. Okay. No i teraz lepiej, żebyśmy wrócili. Patrzymy też na planer, wszystko robimy tak, jak trzeba. Tylko teraz tak. Dobra, wracaj do klasy. Mamy jeszcze jedną akcję, więc nie powinna się skończyć. Świetnie, udało ci się zdobyć? Co? No nie. Okej, kids, we all heard the lunch bell, let's go down the cafeteria. Czyli oto się kończy. No pytanie, czy to wystarczy. Chociaż w sumie to jest dziwne, słyszeliśmy dzwonek, bo byłem poza miejscem, tak? Pogadamy, no właśnie, pogadamy na lunchu, więc może tak czy siak musimy to zrobić. Teraz zaczniemy od tego całą akcję. Dało ci się to zdobyć? Mam to. To świetne! Mam nadzieję, że woźny tego nie zauważył. He can be pretty territorial prawdopodobnie. O, właśnie. Który z was, martwych małych dzieciaków, wszedł do mojej skrytki? O kurcze. Chyba zauważył. Pospiesz się i schowaj rzecz, zanim się tutaj dostanie. Jeśli cię z tym złapie, jesteś martwy. Rzeczywiście, zobaczcie, nie ma go przystryganie z ciastkami. No, wiem, że do kosza mam schować, to jest rzeczywiste. Gdzie mam to schować? No, do kosza, szybko, wrzuć go tam. Dobra, niech będzie. W sumie jestem ciekawy, co by się stało, gdybym tego nie zrobił. Wiecie co? A co by się stało, gdybym tego nie zrobił? Ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak tego nie zrobię. No i co? Ktoś chce wyjść naprzeciw? Nie? Co za niespodzianka. A co ty? Co jeśli chodzi o ciebie, mały dyrektorze? I took your laser... Przecież zebrałem twój laser dzisiejszego poranka, na pewno chcesz go z powrotem. Proszę, przeszukaj mnie, chłopie. Nie mam go, więc odwal się, albo powiem mojemu tacie, że
znowu nasikałeś do zlewu. Water fountain to chyba jest zlew. Umywalka może w tym przypadku. Wygrałeś tę rundę, dzieciaku. A co jeśli chodzi o ciebie? Byłeś w mojej skrytce? Wyciągnij swoje kieszenie. O, i jest laser, wiedziałam, że go masz. A, no i kończy się to tak, jak myśleliśmy. Ale warto było to sprawdzić, tak? Bo może to odblokuje coś. Okej, okay, muszę schować laser. No, laser muszę schować, zanim wróci do cafeteria. Spoko, no ale zbadaliśmy, obczailiśmy. Ja wiem, jak to działa, wiem, wy też dowiedzieliście się, jak to wygląda. A chodzi o to, żeby jak najwięcej tej grze się dowiedzieć, a nie, mówię, biec, kurczę, wiadomo, na przełaj przez wszystkie dialogi, nie? Dobra. Rozumiem, że to jest jakaś czasówka. Dobra, wrzucamy. Okej. Okay. No dobra, czyli co, tutaj mamy, w porządku. Przeszukaj mnie albo się pieprz, powiem tatuśkowi. A co, a ty? Nic nie ma. Ale wciąż mam na ciebie oko. Albo po prostu zostaw biedne dziecinki w spokoju. Zawsze szukasz powodu, żeby nadziać jakiegoś dzieciaka na swój mob. No i co, jeśli tak, jeśli to robię? Nie ma nic złego w nabijaniu na pal w tym przypadku, albo w nabijaniu dzieci. Idź sprzedawać swoje podejrzane mięso. Okej, ale bierzcie pod uwagę moje słowa, ktoś zapłaci za wchodzenie do mojego klozetu, skrytki. A w sumie zanim zaczniesz, ten śmietnik wymaga opróżnienia, więc się tym zajmij. Grumble, grumble. Głupia lunch lady. Każe mi robić głupią robotę. To utrudniło trochę zadanie. To było szybkie. Nie ma opcji, żebyś zaciągnął go prosto do śmietnika. Oj, zrelaksuj się, kobieto. Wyrzuciłem to w łazience. I'll get it. O, dobra, dorwę się do tego, jak zadzwoni dzwonek. All brought is just mad, the kids like my... O, tak, głupia baba jest zazdrosna o to, że dzieciaki lubią moje pożywienie bardziej niż jej. No i to generuje nam pewien problem. No, nie poszło to zgodnie z planem, a przynajmniej nie jesteś martwy. To mała ulga. Co teraz? Nie chciałbym cię o to prosić, ale musisz to zdobyć. Woźny powiedział, że zostawił to w łazience. A co będę miał z tego? Wiem, że dużo od ciebie wymagam, ale współpracuj razem ze mną. Wynagrodzę ci to. Zapłacę lunch lady, żebyś mógł wyjść. Tylko się pospiesz. Woźny będzie chciał zabrać śmieci zaraz po tym, jak usłyszy dzwonek. I coś mi się wydaje, kurza jego mać, że teraz będę potrzebował papierosów, bo inaczej ten typek w łazience mnie opitoli. A tak myślałem, żeby te papierosy wziąć, widzicie? Jakoś taki miałem przeczucie, że będą mi te papierosy potrzebne. Okej, okay, powiedziała, że cię wypuści, więc idź. Tak, no i teraz, kurczę, stawiam 5 dolców. O, ale dziś nie mówimy, dlaczego Lili wyszła. Stawiam 5 dolców, że w łazience jest ten pryszczaty, który mnie teraz obije, bo nie mam papierosów. Odejdź, dzieciaku. Wpadnę w kłopoty, jeśli dyrektor cię zobaczy. Odejdź od Lili. Okej, okay. Spoko, Lili. Rób, co tam uważasz. I co, i będzie to, co myślę? I jest worek. Nie pora cię dobyć, przecież widzieliśmy to. No tak. O, ale mam, zobaczcie, przepustkę. Może to mnie uratuje. No, niezła próba, ale ja nie zjem go na lunch. Nie mam żadnych tych... O, nie... Nie mam żadnych papierosów. O, jak mi przykro. Widzicie, no kurczę, przeczucie mnie tym razem nie myliło, że te papierosy będą mi się przydawać. Mi też jest żal. Także chciał, nie chciał, moi drodzy, muszę zacząć cały dzień od początku. Tak, i muszę przyznać, że jest to element tej gry, który jest troszkę... tak minimalnie frustrujący, tak? No bo musimy jednak mimo wszystko zrobić te wszystkie rzeczy, a to nie ma też... Ta gra nie jest tak zrobiona, że można naprawdę szybko przeklikać się przez te rzeczy. Czasami trzeba poczekać na animację, czasami trzeba poczekać, aż coś się zadzieje, te dialogi też nie skipują się tak mega szybko, więc widzicie, no, przeczucie, że te 3 dolary będą mi do czegoś kiedyś potrzebne, okazały się potrzebne. Musimy mieć te fajki w tym momencie. Ale nie przewidziałem, że tam będziemy musieli wylecieć aż do...
aż do kibla, tak? Tak sobie myślę, że chowanie tego... Znaczy inaczej, wydaje mi się, że nie powinna gra podpowiadać takich oczywistych rzeczy, jak uchować... Właśnie to był element zagadki powinien być. Gdzie schować laser? No to było oczywiste, że do tego kosza na śmieci, więc jakby podpowiedź na ten temat nie była wcale potrzebna, nie? Szczególnie, że można było ją na przykład wrzucić gdzieś właśnie w podpowiedzi, w te hinty. No dobra, jesteśmy już w tym momencie, wchodzimy do łazienki, znajdujemy tutaj pana pryszcza i mówimy mu: hej, słuchaj, mam fajki. O, dzięki bardzo, mały koleżko. Rób, co musisz zrobić. Dzięki. Do zobaczenia, chłopie. O, teraz to jest naszym kumplem jest, tak pójdzie teraz. Czy co, też jest to ciekawe. Co by się stało, gdyby go podpatrzeć? I co, palisz te fajki? Nie palisz tych fajek? A this toilet is disgusting. No, chciałem z gościem pograć, ale widzę, że nie. A mogę. Dzięki jeszcze raz za tę paczkę. A teraz wrócę do klasy, czy coś tam. Dobra. Więc sprawdzę, czy może w którymś momencie... Wiecie, ona będzie pusta, może gdzieś jakaś karta jest schowana. O, na przykład w zlewie? To zlew. Okej. Okay. I to zlew. Znaczy, wiecie co, ten water fountain, co czas o nim myślę, to może być też po prostu jakiś wodopój, nie? Gdzie tam nasikał ten koleś. Okej, okay, no dobra, trzeba zdobyć ten głupi laser. Mamy go, tylko trzeba oczywiście wrócić przed dźwiękiem dzwonka. Tu mnie nikt na szczęście nie pogoni. Lili sobie dziwne rzeczy robi u dyrektora. Oj, znowu uciekli. No dobra, no wiadomo, to musimy teraz przenieść się do tego momentu. Oj, coś czujesz, że znowu coś się będzie działo. O, i jest tutaj woźny. Hej, dzieciaku, podejdź. Jerome dał mi jakieś informacje na temat małej misji. Czy udało ci się zdobyć laser z łazienki? Tak, świetnie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale teraz woźny obserwuje Jeroma. Za bardzo go obserwuję. Myślę, że ma zamiar go zabić. Musimy coś z tym zrobić. Co masz na myśli? Ten stary pierd nachodzi na męczy i kurczę, wiadomo, no, harassing to jest, harassment to jest właśnie takie nachodzenie albo po prostu wtrynianie się w prywatną przestrzeń od dekad, czyli od dziesięcioleci. Myślę, że musimy w końcu wyrównać rachunki. Czy on ci nie sprzedaje rzeczy? A kto nie sprzedaje? A jeśli już o to chodzi, dzieciak dyrektora jest dla mnie bardziej wartościowy niż niestabilny octogenarian. Co to jest octogenarian, który chce sprzedawać mi rzeczy po taniości, tak? Po kosztach. Dobra, co powinniśmy zrobić? Wezmę ten laser. O! Jako zadośćuczynienie moich usług dzisiaj? O, okej. Okay. Dostanie go, jeśli mi spłaci. Dobra, co teraz? Jerome to mi dał. Okej, okay, to jest właśnie ten podsłuch. To jest, no właśnie, to jest mały, no, bug, czyli w tym przypadku pluskwa. Jedna z małych pluskiew jego taty. Małe rzeczy zdają się pojawić czy wypłynąć, kiedy nikt nie chce ich usłyszeć. Nie martw się, dezaktywowałem to. Co będę z tym zrobić? Okej, okay, postaraj się to wsadzić gdzieś, położyć za woźnym, bez jego zauważenia, żeby woźny tego nie zauważył, a ja się zajmę resztą. Daj mi znać, kiedy to będzie zrobione. No dobra, czyli robimy trik, tak? Place the device behind the janitor. No dobra. No też mogę wiedzieć, to też może być ciekawe, jakbym na przykład powiedział... To byłoby ciekawe, czy co? Moment. Co by się stało, gdybym właśnie chciał zagaić do tego gościa i powiedzieć mu, że mam? Odwal się, dzieciaku. Staram się wymyślić dobry powód, żeby nabić tego małego dzieciaka dyrektora na mój mop. Odwal się, nie? Dobra, a możemy pogadać z Jeromem? Na przykład? Nie. Dzieciaku, co ty myślisz, że robisz? Hej! O czym do niego rozmawiasz? Czy ty też jesteś w to wmieszany? Wypróżnij swoje te kieszenie. Chyba nie. No dobra, teraz się odwal, żebym mógł berate this brat a little more. Czekaj. Więc jeśli tego nie masz, to znaczy, że Monty ci nie pomoże, prawda? It'd be hard pressed to find someone more useless. Bardzo ciężko jest znaleźć kogoś bardziej bezużytecznego jak ty. Jeśli ten stary głupiec mnie zabije, będę cię nawiedzał do końca twoich dni.
tak? I'm going to hunt you till the day I die. No dobra, ale widzicie, dialogi się odbyły, ale teoretycznie cały czas możemy coś zrobić, tak. No dobra, oczywiście moglibyśmy po prostu pójść dalej, skończyć to całość i zobaczyć, co się stanie, jeżeli akcje przejdą, ale nie chciałbym się robić chyba tego całego zadania od początku. Udało ci się postawić? Oczywiście, świetnie. To będzie dobre. Jerome! Wracaj tu! Nie skończyłem cię jeszcze wypytywać. Aaaa! No tak! Wiemy, że to potrafi wybuchnąć. Jesus, chłopie! Powiedziałem ci, żebyś go zdystraktował, ale nie żebyś go... eksplodował go! Nie eksploduj go, nie wybuchaj go, nie? Aaa! Wiedział, co go czeka. A co powie nauczycielka? Woźny po prostu eksplodował. Tak. Tak właśnie zrobił. Ironią jest to, że nie ma nikogo, kto by po nim posprzątał jego części. Możemy po prostu iść już do środka? Tak, myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Okej. W porządku. Myślę, że wszyscy mieli dobrą przerwę. O, dobra, no wiadomo, co to będzie. Dobra, co ci chcę pokazać? No, mogę pokazać na przykład to, że mam coś takiego. O, proszę, to jest jedna z przejściówek, przepustek po korytarzu dyrektora. Znaczy, dyrektora przepustki, przepustka dyrektora po korytarzu łażenia. Mówił, że brakowało mu jednego rano. Nie mogę wiedzieć, że go ukradłeś. O nie, idź do dyrektora, powiedz mu, co zrobiłeś. Serio? Więc to ty ukradłeś moją przypustkę? Myślałem, że rozczarowaniem jest mój syn. A, nie wiem, co wybrałem. Jerome to zrobił? Tak, wydaje mi się, że nie, ale ty to zrobiłeś. Naprawdę? Tak, i nie będę tolerował studentów, którzy ode mnie kradną. Wywalam cię. Aha, expelled. Wiadomo, jak się kończy. Okej, nie mogę go pokazywać, ponieważ kończy się to strasznie. No dobra, ale możliśmy to sprawdzić, ponieważ jesteśmy z powrotem tutaj. Mam inny przedmiot do pokazania. Właśnie tak mi się wydaje, że gdybym miał tylko ten Hall Pass, mógłbym się zrobić nieźle w bambuko, bo nie miałbym przedmiotu, który mogę pokazać, żeby przejść do końca dnia. Na szczęście mam śrubokręt. Och, no tak, to wiemy, jest ulubiony jej drink. Ktoś mi nawet w komentarzach napisał, z czego on się składa, ten drink. Dobra, tutaj już mieliśmy, wszystko wiemy. Okej, w porządku. No dobrze, no to było spoko, no na szczęście mieliśmy śrubokręt, więc wszystko spoko. Nie był to poziom hard, gdzie mogło być tak, że musimy mieć jakiś inny, że się okazałoby, że mielibyśmy inny przedmiot, niż nam jest potrzebny. Albo że po prostu ten quest powodowałby, że nie mielibyśmy żadnego nowego przedmiotu, więc trzeba było po drodze jakiś zdobyć. No, jestem pod wrażeniem, dzieciaku. Dałeś radę przez ten cały zwariowany dzień i powiedziałem ci, że będzie ci to, że ci to wynagrodzę. Oby. Naprawdę, zaufaj mi. Szkoda tylko, że to wymagało oddania lasera. Musiałem oddać laser Montiemu, zanim mu to spłacę. W każdym razie zasłużyłeś na to. Co to jest? Mold. A, czuję się jak w The Escapist. To jest odcisk klucza. Tak myślałem, że będzie klucz do dyrektora. Nawet chyba to mówiłem na odcinku, nie? You get this, mate, and you can go in there anytime. Ja uda ci się go zrobić i możesz tam wejść, kiedy tylko chcesz. Nie mógłbyś mi... How can I get... Okej, nie mógłbyś mi po prostu dać tego klucza? No, mój tata jest bardzo... Bardzo ukrywa, znaczy bardzo secretive, czyli że to jest obwiane... jego biuro jest obwiane tajemnicą, albo po prostu, że skryty jest, jeśli chodzi o to, i że bardzo sobie ceni, żeby nikt tam mu nie wchodził, tak? Myślę, że on ma jedyny klucz, który go otwiera, więc bądź wdzięczny. Jak mogę to zrobić? Monty ci może to skombinować. Weź to do niego na początku dnia i on ci to ogarnie. Okej. I tu się rozdzielamy, chłopie. Było całkiem nieźle. Do zobaczenia. A nie, you are pretty cool, czyli jesteś całkiem spoko. I mamy nowy przedmiot kluczowy. Klucz. Możemy klucz tego zrobić, dlatego to jest przedmiot kluczowy, rozumiecie, nie? Tak se powiedziałem śmiesznie. No dobra, ale mamy 7.50, więc nie jest też tragedia. Zrobiliśmy quest dla Jeroma, więc następny będzie quest dla nauczycielki. No ciekawsze jest to, że one są ledwo widoczne, te przedmioty. Nie wiem, czy to jakiś jest bug. Przede wszystkim mówiliście mi, że powinienem widzieć szare cienie wszystkich przedmiotów, to powinniśmy widzieć. I te one są jakoś takie mało widoczne, te przedmioty. To jest dziwne.
Tak. Taki to the Monty już lubię. Okej, dobra. Ale to na tyle, bo już nagrywam 55 minut. Zdecydowanie za długo, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku z Kindergarten za 2 dni. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska.